Przez 3 dni odbywały się wieczorne spotkania modlitewne prowadzone przez różne bielskie wspólnoty. Ewangelizowali członkowie Wspólnoty Przymierza Miasto na Górze, Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Odnowy w Duchu Świętym, Nowy Lud oraz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Zwróćmy się do żywego Boga, aby On przyszedł nam z pomocą. Nam, słabym, pomógł nam się modlić. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie, prosimy Cię o to, byś przyszedł do nas. Proszę Cię, Panie, o to, byś Ty sam dotykał teraz naszych serc, abyśmy mogli się modlić, abyśmy mogli usłyszeć Twój głos. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Dzisiejsze spotkanie było pod takim tytułem odnaleźć Jezusa, zobaczyć Jezusa wśród swoich lęków. I lęki takie towarzyszą nie tylko nam dzisiaj w XXI wieku, ale również doświadczali ich apostołowie wtedy, kiedy na przykład byli z Jezusem w Łodzi podczas burzy, obawiali się o swoje życie i zdrowie, nie wiedzieli, co będzie jutro, nie wiedzieli, co będzie za chwilę, dlatego też wołali do Jezusa o ratunek. Witam Was, moi drodzy, na tym drugim dniu naszych rekolekcyjnych spotkań. Wczoraj chcieliśmy przyjrzeć się naszym lękom, które towarzyszą nam w naszej codzienności, w naszej codziennej historii, w tym, co przeżywamy, w naszych relacjach, w naszej pracy, w czym działaniu, w swoim działaniu. Powiedzieliśmy sobie wczoraj, że ważne jest, aby z tymi wejść w te przestrzenie, gdzie odczuwamy lęk, ale nie czynić tego samemu, ale uczynić to z Jezusem. Jesteś Królem, oddajemy Ci cześć. Stoisz tu pośród dzieci swych. Wielbimy Podstawą dzisiejszego rozważania w tym 3 dniu rekolekcji chcemy zobaczyć Jezusa. Są fragmenty przed chwilą odczytanego słowa. Pierwszy fragment to z Księgi Koheleta z 3 rozdziału, pierwsza część 11 wiersza. Bóg uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. I drugi fragment wyjęty z Ewangelii według świętego Łukasza.
z 9 rozdziału. A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Jako chrześcijanie nie mamy tylko głosić nauki, ale mamy czynić obecność Pana Jezusa wśród nas. A Jezus jak przychodzi, to nie przychodzi tylko do rozumu, ale przychodzi do mnie. Pan Jezus chce, żebym miał życie w obfitości. W związku z tym, jak cierpię duchowo, psychicznie, emocjonalnie, fizycznie, On przychodzi do mnie. I z tym orędziem idziemy jako chrześcijanie. To jest po prostu norma w Ewangelii. Organizatorem Tygodnia z Ewangelią był Diecezjalny Wydział do Spraw Ewangelizacji Kurii Bielsko-Żywieckiej, a współorganizatorem gmina Bielsko-Biała. Impreza odbyła się pod patronatem biskupa Tadeusza Rakoczego i prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta.